Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Witam Was dzisiaj znowu w mojej kuchni. Dawno już nie było na kanale żadnego odcinka kulinarnego, a upominacie się o takie odcinki w komentarzach, więc dzisiaj będzie kolejny bardzo prosty przepis z kuchni tureckiej i będzie to deser. Desery w kuchni tureckiej najczęściej kojarzyć się Wam będą z wypiekami zalanymi syropem cukrowym, typu baklawa, ale jest też bardzo duża grupa innych równie popularnych deserów w Turcji i są to desery sütlü tatlılar, czyli desery na bazie mleka. I najbardziej popularnym z tych deserów jest sütlacz, czyli po prostu budyń ryżowy czy też ryż na mleku. Przepis jest naprawdę bardzo prosty i możecie go wykonać z produktów, które prawdopodobnie już macie w domu. Nie trzeba robić żadnych dodatkowych zakupów, więc jeżeli macie ochotę odtworzyć ten przepis, to możecie od razu się do tego zabrać. Za chwilę podam Wam dokładne składniki. Pokażę Wam teraz składniki, których będziemy dzisiaj potrzebować, ale dokładny ich spis wraz z proporcjami będzie podany też w przypiętym komentarzu. Z ilości składników, które ja będę dzisiaj używać, wyjdzie nam deser dla dwóch osób, więc jeżeli chcecie zrobić go więcej, to będziecie musieli te składniki podwoić. Do odmierzania będę używać szklanki o pojemności 200 ml. I będziemy potrzebować pół szklanki ryżu, dwie szklanki gorącej wody, trzy szklanki mleka i pół szklanki cukru. Jeżeli nie lubicie słodkich deserów, możecie użyć mniej cukru, albo zastąpić cukier innym słodzidłem. No dobrze, to zabieramy się do gotowania. Zawsze przed gotowaniem ryż należy umyć, więc teraz to zrobimy. Przesypuję ryż do takiego sitka i przepłuczemy go teraz delikatnie zimną wodą. I tym razem dosłownie tyle wystarczy, bo zależy nam na tym, żeby zostało w tym ryżu jak najwięcej skrobi. Więc nie płuczemy go nie wiadomo ile razy, tylko lekko przepłukujemy wodą. I teraz wrzucamy do garnka. I teraz zalewamy ryż dwoma szklankami gorącej wody. Włączamy mały ogień i będziemy teraz ten ryż gotować tak długo, aż całą tą wodę wsiąknie i ugotuje się na taką papkę. Pamiętajcie tylko o tym, żeby od czasu do czasu go przemieszać, żeby Wam nie przywarł do dna. Zobaczmy. Już prawie. Ale zostało jeszcze trochę wody, więc poczekamy jeszcze chwilkę. I zobaczmy. Tak powinien właśnie wyglądać nasz ryż. Ugotował się na taką papkę. Cała woda już została wchłonięta, więc teraz zalewamy ten ugotowany ryż trzema szklankami mleka. Mleko może być zimne. I teraz zaczekamy, aż to mleko się zagotuje i od momentu zagotowania będziemy ten ryż z mlekiem gotować przez 10 minut na małym ogniu. I też od czasu do czasu mieszać znowu, żeby nam tutaj nic do dna nie przywarło i się nie przypaliło. Mleko zaczęło nam się gotować, więc teraz gotujemy na malutkim ogniu przez około 10 minut. Pamiętajcie, żeby od czasu do czasu mieszać. I po 10 minutach gotowania, tak to wygląda. I teraz wsypujemy pół szklanki cukru
i razem z tym cukrem gotujemy jeszcze przez kilka minut, aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Jaka to ma być konsystencja, to Wam za chwilę pokażę. I powiem Wam też tyle, że często w przepisach na tureckich stronach widzę, że Turczynki do sytlacza dodają jeszcze dodatkowej skrobi. Ale ja nie rozumiem dlaczego, bo przecież w ryżu już skrobia jest, więc wystarczy po prostu być bardziej cierpliwym, troszeczkę dłużej na małym ogniu pogotować, przypilnować i bez dodawania dodatkowej skrobi też ta konsystencja nam się zrobi. A taki sytlacz bez dodatkowej skrobi będzie smaczniejszy. Po 10 minutach tak to właśnie wygląda. Ja już tutaj wyłączę ogień. Zobaczcie, konsystencja trochę rzadsza niż budyń. I możecie łatwo poznać, czy to już czas, po tym, że zostaje taka biała warstwa na łyżce. To wtedy już wystarczy. I taki gorący deser przelewamy do miseczek, jakich to już według Waszego uznania. Zobaczcie, z takiej ilości składników wyszły mi 4 takie miseczki. Ja je teraz tutaj zostawię na chwilę do przestygnięcia, a potem schowam je do lodówki i tam będą czekać do całkowitego schłodzenia. Może to potrwać nawet kilka godzin. Także do zobaczenia po tym czasie. Minęły tylko 2 godziny. Może to być jeszcze za mało, ale nie mogę się już doczekać, więc sprawdzimy, czy sytlacz jest już gotowy i jak spakuje. 2 godziny i myślę, że wystarczająco stężał nam ten sytlacz, więc będziemy go teraz próbować. Jak widzicie, posypałam go cynamonem. W taki sposób właśnie sytlacz podaje się w Turcji, ale jeżeli cynamonu nie lubicie, to możecie posypać na przykład pokruszonymi orzeszkami czy wiórkami kokosowymi, to już według Waszego uznania. Pokażę Wam teraz konsystencję. Zobaczcie, ryż bardzo ładnie napęczniał i konsystencja jest taka budyniowa, nie za rzadki, nie za gęsty. Tak właśnie powinno być. Próbujemy, jak smakuje. Bardzo dobry. Takie soczyste, tak jak powinno być. Ryż tak dobrze ugotowany. Cynamon daje takie dodatkowe aromat. Fajny smak, aromat. Tak. Dzięki temu, że na początku ten ryż gotował się w wodzie, a dopiero potem w mleku, to jest naprawdę mięciutki. I jak widzieliście sami, konsystencja idealna, mimo że dodatkowej skrobi nie dodałam. Nie trzeba naprawdę jej dodawać. Pyszny. Jeżeli chcielibyście spróbować tego deseru, no to oczywiście zapraszam do odtwarzania tego przepisu. Jeżeli ten sytlacz zrobicie, to zróbcie zdjęcie i wstawcie na Facebooka albo na Instagrama i mnie oznaczcie, żebym mogła zobaczyć, jak Wam się udało. Linki do moich mediów społecznościowych są w opisie pod filmem. Mi też oznaczajcie. Co chciałam mówić? Jeżeli już kiedyś sytlacz jedliście, to napiszcie koniecznie w komentarzach, jak Wam smakował. My idziemy jeść już teraz. Zaraz skończę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Grysz rys! Bywajcie!